Co? Raz. Chodź, psie. Kto? Co ty robisz? Zwierzęta. Ale po co? No żeby nam nie uciekł. Naprawdę chcesz go przywiązywać? No co? Dobra, jeszcze tutaj będziesz musiał. Powrotek, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiesz. Wyjebało szyby z okiem, to nie grzeszna impra. Kurczę, jestem umówiony na spotkanie z jakimś typem, nie wiem o co chodzi. Zaproponował mi 50 tysięcy za jeden film. Za jeden film. Kurczę, jedzie. To on? Chyba tak. Miało być białe BMW. O co chodzi? Że takie dziecko jest. Siema młody, ja byłem tutaj umówiony z jakimś facetem. Ja z swoim menażerem rozmawiałem. No. Wiesz jak trudno było tutaj znaleźć drogę. A to z tobą byłem umówiony? Tak, ze mną. Musisz ze mną pracować. Z tobą pracować? Ale dlaczego? Dlatego, bo musisz się odwalić od tego Krówila. Ja mam tu zegarek za 50 koła, Omega. No. Tu mam łańcuch. Łańcuch? Musisz ze mną pracować, tak. Mówisz? A ile płacisz? A ile chcesz? No nie wiem, 50 koła. 40 tysięcy miesięcznie. 40 tysięcy miesięcznie? No. A masz te pieniądze? Serio? Jesteś bogaty? No jestem, a co, nie widać? No widać. Zegarek zajebisty. A mogę zobaczyć ten zegarek? Nie dotykaj tego tymi brudnymi łapami. Jezu. A łańcuch mogę dotknąć? Nie. Najpierw musisz iść umyć twoje ręce. Ręce muszę iść umyć? Tam. A to twoja fura? Zajebista. Myć ręce, jak chcesz dotknąć. No dobra, no to zaraz umyjemy ręce, ale... A dasz mi się przejechać furą? Nie. Nie? Kurczę. Ale to nie wiem, to chyba z Markiem musiałbyś pogadać o tym, żeby mnie odkupić. Bo ja nie wiem, czy tak mogę sam. To mnie on nie interesuje, mnie ty interesujesz. A co, chcesz, żebym był dla ciebie raperem, czy co? Kamerzysty potrzebuję i tyle. Kamerzysty potrzebuję? No. I 40 koła płacisz? Tak, miesięcznie. No ale musimy pogadać z Markiem tak czy siak. Prowadź do tego biedaka. No dobra, no to lecimy, kurczę. A auto zostawiasz otwarte? Tak. Tak? A nie boisz się, że ci zabiorą? Nie. Masz kluczyk? Można zamknąć w każdej chwili. No dobra, no to chodź, jak się nie boisz. Daj mi jakieś fajki czy coś. Fajki? Da. A ile ty masz lat? Nie twoja sprawa. No dobra. Chcę mi się palić. Chce ci się palić? Masz. Co to ma być? Nie, biedniejszych nie dało się kupić. Weź mi kup jakieś drogie. Drogie? Jezu Chryste. Dobra, chodź młody. Do tego Marka cię zaprowadzę. Dobra, szybko, ja nie mam czasu. Gdzie jest ten biedak? No już Marek! Szofer, co tam? Co to jest? No, młody przyszedł. Marek! Marek! O, siema, tata. Kuzyn, brat? No nie. Kim dla kamerzysty jesteś? I jego nowym szefem. Dobra, to jest twój kuzyn, brat? No nie, no. Siostra? Nie, młody chciał mnie odkupić od ciebie. W sensie? W sensie odkupić. Nagrywasz? No bo... No nie wiem, no nagrywam po prostu. Skąd się wziąłeś? Z czym przechodzisz tam? Tak. Spokojnie, no. Cesja umowy o współpracę. Czyli chcesz zrobić cesję umowy z kamerzystą, tak? Podpisuj. A z jakiej racji? Takiej, że jesteś biedakiem i nie stać cię na utrzymanie kamerzysty. A ktoś ci pozwoli w ogóle tutaj chodzić? Dobra, może my wyjdziemy stąd. Do widzenia, żegnam. Podpisaj. Nie, nic nie będę podpisywał, bo ty sobie żartujesz ze mnie w tym momencie. No, kamerzysta. Możesz stąd wyjść? Nie, nie mogę. Zgadzałeś się na takie coś, czy on sobie to tak po prostu wymyślił i czemu mu tutaj go sprowadziłeś? No bo oferuję ci dobre pieniądze, do 200 tysięcy tam masz na umowie. Ale po co mi te 200 tysięcy, jak to mi się nie opłaca? I te buty zdejmuj, czemu do domu... Te buty są droższe niż te twoje kapelki. Są najwyższej jakości kapelki, abyś nie wiedział. Dobra, ale możesz stąd iść? Nie, nie. Bierz to? Weź to. No idź stąd, no. Podpisuj to. Nic nie będę ci podpisywał. No podpisuj to. Czego ty chcesz ode mnie, człowieku? No czego ty chcesz? Kamerzysty. Powiedz mi o co chodzi. No. Bo zaraz wyjdę z siebie. No chcę sesję zrobić. No co, przyjechał taką furą, że ja Ale no co, to ja mam to zrobić czy co? No nie wiem, Marek. Podpisać. Dobra, chodź, siadaj. I chcesz mi powiedzieć, że chcesz kupić kamerzystę. Do czego on ci jest potrzebny, na jak długo? Do nagrywania filmów, na zawsze. Tam masz 50 koła zaliczki, zegarek. Ale no czym ty do mnie wyjeżdżasz? 50 łańcuch i zegarek, no po... Co, to nie jest tyle warty? No jest dużo więcej warty. No czyli ma... BMW. A to co to jest? To jest BMW nowe. Aha. Z4. Jeżeli to jest dla ciebie jeszcze za mało, to masz tu jeszcze Audi Q7. Audi Q7? Ale dobra. Może ja ci po prostu wytłumaczę, jak wygląda ta sytuacja. Mów! Mówię, po prostu nie mogę ci go dać, ponieważ on jest więcej warty niż te samochody, ten łańcuszek, niż ten zegarek, także nie jestem ci w stanie go sprzedać. No po prostu nie. Nie ma opcji. Ja mam ci przelać 5 baniek i jeszcze biedną chatę, której teraz ty tu jesteś. Nazywasz to biedną chatą? No. A ty myślisz nad tym, co mówisz? No myśl.
A czemu obrażasz mój dom? Bo to dziura jest. Do mnie mów proszę pana. A ile ty tak ma, właściwie masz lat, że mam do ciebie mówić proszę pana? Czy to jest twój interes? A skąd ty się urwałeś w ogóle? Chcesz kupić mojego kamerzystę? Dajesz mi tutaj jakiś samochód? Ja to nieważne, ale ty coś dziwisz. Ale no ja cię nawet nie znam, no to czemu mam ci sprzedawać człowieka? No bo ja ci oferuję 5 baniek. Dobra, może spokojnie. Może się jakoś dogadamy, rzeczywiście. Chętnie zobaczyłbym te samochody. Co to nowe? Nie mówię, że sprzedam od razu kamerzystę, ale po prostu, skoro już ty jesteś, to chętnie. To chodź! To może możemy iść i grzeczniej do mnie, bo już nie chcesz mnie zdenerwować po prostu. Zobaczymy. Chodź. Gdzie stoisz? Przed domem? Stoję na ulicy. Okej, to pokaż. Chętnie zobaczę po prostu, bo też lubię samochody. Biedaku, tu masz furę. Chcesz mi powiedzieć, że... Tak chcę ci powiedzieć. Zostawiłeś z otwartymi drzwiami samochód na środku ulicy, narażając go na to, żeby ktoś... Tak, właśnie sprawdź i weź udejść. A co to jest tak właściwie? Jaki to jest model? Tam właśnie. Dobra, to. Słuchaj, model, uspokój się, bo chcę się z tobą dogadać normalnie, a ty mnie cały czas wyzywasz. Jaki to jest model? Nie powiem ci, sam się musisz domyślić. Z4, S-Drive, 30i. A rok, który chociaż? 2019. Już? Chodź do środka, zobacz. I co, jak się podoba? No, to jest konkret. Widzę, że się ślinisz na to auto jak pies na kość. Słuchaj, czy ty kiedykolwiek przestaniesz mnie wyzywać? Przychodzisz do mnie, do domu, bez pytania, zaczynasz mnie wyzywać, ja się zachowuję w stosunku do ciebie. Ale mam pomysł, za te 5 baniek kupimy ci jeszcze taką budę. Słuchaj, ja cię nie wyzywam, bo ja widzę w tym biznes i tylko i wyłącznie dlatego. Jakbym nie widział w tym biznesu, no to bym cię tak wyzywał. Ty nawet nie wiesz, jak ja wyzywać potrafię ludzi. Ty nie wiesz nawet, jak chamski potrafię być. A ze względu na to, że robimy biznes, to jestem spokojny póki co. Ale mam nadzieję, że nie wyjdę zaraz z siebie. Dobra, stul tą japę i sprzedajesz mi to, czy nie? Nie wiem. Słuchaj, nie wyzywaj mnie. Zwracaj się do mnie z szacunkiem. I zastanawiam się. Musimy się dogadać przede wszystkim z kamerzystą. Ty w ogóle chętny jesteś? No nie, no nie za bardzo. No jak on ciebie tak traktuje, to mnie też będzie tak traktować. No ja cię nie traktowałem wcale lepiej, nie? A to jest w sumie dobra opcja. Możemy się my dogadać między sobą, że dostaniesz tą Q8. Ja wezmę Z4 i te 5 baniek. Możesz już to sprzedać? No właśnie muszę się dogadać z kamerzystą odnośnie tego, czy on tak właściwie chce, bo wiesz, jako niewolnika ci go nie sprzedam i się po prostu musimy dogadać. A co ty o tym sądzisz? Ja cię chętnie sprzedał w sumie. No ja nie chcę, Marek. Ale chyba. Patrz, zobacz ile ja w ciebie pracę włożyłem. 2 lata na kanale YouTube, tam nagrywaliśmy do ciebie na kanał razem filmy, więc ja też trochę w ciebie pracę włożyłem, także chyba należałoby mi się 5 baniek. Dobra, kamerzysta, zamknij bordę, ja ci zaoferuję dobre siano, weź się od niego, odwali ze mną, pracuj. No on będzie ci w sumie dobrze płacił. Będzie ci dobrze płacił, także dla ciebie to jest dobra opcja. No nie na pewno wiem. Więcej niż ja. A ja będę zadowolony, bo za rok pracy nad tobą będę miał samochód i 5 milionów. Dobra, to co? Lecimy jeszcze obgadać szczegóły i tą umowę. Co? No. Dobra, i co? Podpisujemy umowę, no. 5 milionów złotych na moje konto, 2 samochody, bierzesz kamerzystę na zawsze, na wyłączność jest twój. Ha. Zrozumieliśmy się, to wszystko jest zawarte w tej umowie oczywiście. To co? Raz. Chodź, psie. Kto? Co ty robisz? Przywiązałem go. Ale po co? No żeby nam nie uciekł. Naprawdę chcesz go przywiązywać? No, no co? Dobra, jeszcze tutaj będziesz musiał swój podpis włożyć. Szofer, bierz kamerę. Bierz kamerę, kamerzysta, oddaj kamerę. Ale o co chodzi? Oddaj kamerę, spokojnie, chodź tutaj. Siadaj. Ale o to chodzi? No usiądź. Nie, spokojnie, usiądź. No ale no, chyba tak to zgrało. Chodź młody, przywiążesz to. Ale dlaczego mam je przywiązywać? Przedane. Jak przedane? A ty jestem jakąś rzeczą? No umawialiśmy się chyba, dostaniesz Audi Q7. A ja będę miał ze 4 i 5 milionów. A czekaj, ile ty masz lat? Ale dobra, serio, bo to jest ważne. Masz 18? Nie. No właśnie, to ty nie masz zdolności do 18 lat. Nie możemy zawrzeć umowy nawet. Znaczy ta umowa jest gównowarta w tym momencie. I on też tutaj nie może nam nic zaproponować, bo jak on mi pieniądze przeleje? Przecież bank nie przepuści 5 baniek z konta dziecka. No przepuści, dziecka. Ale dobra. 5 baniek z konta dziecka mi przepuszczą, nie ma opcji. Kurczę, idę stąd. A samochody jakie mam? Weźcie, dlaczego bym nie dobra, młody, słuchaj, tutaj jest za dużo bawienia się z tym wszystkim. Musisz iść stąd. Nie ma opcji, że oddam ci kamerzystę. Bo nawet nie możemy tej umowy podpisać. Pieprzaj stąd, przydatny. Ale to jest mój dom, no to ty co najwyżej możesz być. No ale... Słuchaj, zachowuje się chamsko w stosunku do mnie. Nie masz 18 lat. Nie ma dostanie, nie będzie hajsu. Nie chcę nawet tych pieniędzy. Nie chcę tych pieniędzy, komu innemu trzymam kamerzystę.
Dobra, uspokój się, idź stąd, idź stąd. Nie. Możesz stąd wyjść? Nie. No przecież to jest mój dom. Skończyliśmy biznesy. Albo wiesz ty co, kamerzysta, chodź tu. Ty go przyprowadziłeś, więc ty masz go wyrzucić. Ale co, ja nie mam nic z tym wspólnego. Masz z tym wspólnego bardzo dużo, bo to ty go przyprowadziłeś. To miało być 50 komand za teledysk, miał mi dać, a to wyszło jak wyszło. No. Nie robimy żadnej umowy, ja nie sprzedaję cię, bo po prostu bank nawet tych 5 milionów nie przepuści. Do widzenia, pozbądź się go sam, byleby domu nie zniszczył. Dobra, tam wyjdę, bo zmienię, no i dobrze, idź, idź. Tego odprowadzę.